opowiem wam, opowiem tobie, jak się nauczyłem zaczynać dzień. Dzień należy zacząć od czegoś niezwykłego. Dzień należy zacząć od czegoś rozbudzającego. Taką rozbudzającą rzeczą jest cytryna. Nauczyła mnie tego moja znajoma pani doktor, która wie, że człowiek to nie tylko ciało, ale również i dusza. I ona mi powiedziała, jak mam to robić. I ja codziennie rano biorę cytrynę. Myję dokładnie cytrynę z tych wszystkich świń, z którymi jest polana. Nawet ją parzę gorącą wodą. Polewam gotującą wodą, a potem przekrawam na pół. I teraz uwaga. Należy się wgryźć w cytrynę. Wgryźć w cytrynę tak, żeby ten sok, słodziutki sok, pełny oczywiście tej intensywnej zawartości pH, czyli kwaśny jak cytryna, żeby ten sok powolutku spływał po wszystkich kubeczkach smakowych. I w ten sposób kawałeczek po kawałeczku należy zjeść połówkę cytryny. Nadzwyczajnie. Potem natomiast bierze się drugą połówkę cytryny, kroi się na plastereczki. I każdy plastereczek z namaszczeniu umieszcza się na języku, gryzie dokładnie i przełyka. I w tym momencie zadaję pytanie, czy twoje ślinianki wyprodukowały już taką ilość śliny, że ją przełknąłeś? Czy rozumiesz, o czym opowiadam? Opowiadam o tym, że to, co myślisz, wpływa na twoją fizjologię. To, co myślisz, bo ja nie miałem żadnej cytryny. Ja opowiadałem tylko o cytrynie. Nawet nie pokazałem ci, to jest cytryna. Nie. To było tylko i wyłącznie twoje wyobrażenie. I dlatego ty możesz swoim wyobrażeniem spowodować dowolny stan fizyczny u siebie. Możesz. Oczywiście wymaga to troszeczkę treningu, bo cytrynę możesz zjeść codziennie, ale w jaki sposób możesz wywołać u siebie stan radości? W jaki sposób możesz wywołać u siebie stan zadowolenia? W jaki sposób możesz wywołać u siebie, no właśnie, te inne stany potrafisz wywołać w bardzo prosty sposób. Negatywne stany wywołuje się, wystarczy chwileczkę, 7 sekund, 4 sekundy się pomartwić i smak cytryny mija. Dlatego życzę ci, abyś był świadom tego, że to, jak się czujesz, zależy od tego, jak myślisz i o czym myślisz. Nie życzę ci majątku. Życzę ci bogactwa duchowego.